Wydłużam ciało. Wysoko ciągnę kolano. Po 3 latach Olek Ślęzar wraca do łódzkiego klubu sportowego. Co przekonało cię do powrotu do najstarszego łódzkiego klubu? Nie ukrywam, że łódzki klub jest w mojej pamięci i jak tylko nadarzyła się okazja, żeby wrócić, to nie można było tak naprawdę odmówić, ponieważ to co zarząd przedstawił, perspektywę czasu, rozwoju i możliwości gry nawet w pierwszej lidze obecnie, jest to naprawdę duże wyzwanie. Twoim najważniejszym zadaniem na początku będzie pomoc młodszym kolegom w drugiej drużynie. Jako dawny kapitan ŁKS-u to chyba będzie dla ciebie naturalne zadanie. Myślę, że tak. No, tu jest dużo młodych chłopców, którzy chcą grać na wysokim poziomie, a rozwój w ŁKS-ie im na to pozwala. Jeżeli chodzi o to moje doświadczenie, na które zarząd patrzył, no to z całym naprawdę moim zaangażowaniem i podejściem jestem w stanie chłopakom dać dużo doświadczenia. Tak naprawdę skupić się na dobrej pracy i rozwoju tych chłopaków. Myślę, że tutaj poziom na pewno będzie wyższy niż dotychczas, gdzie byłem przez te 3 lata w 2 klubach, aczkolwiek na pewno to jest, tak jak mówię, duży rozwój dla mnie, dla chłopaków. Dla ciebie będzie to też swego rodzaju wstęp do przyszłej kariery trenerskiej. Będziesz pomagał członkom sztabu szkoleniowego. Takie bezcenne doświadczenia w tak młodym wieku to będzie chyba kapitał nie do przecenienia. Myślę, że tak. No fajne zapoczątkowanie czegoś, gdzie można to później przełożyć na przyszłość i pracować w wyższych ligach z seniorami. Na pewno jest to coś nowego, aczkolwiek, tak jak mówisz, no na początku jest to cenne doświadczenie, które będę powoli nabierał. Ja będę dawał z siebie wszystko tak naprawdę, żeby oddać zdrowie na boisku i tak naprawdę nic, tylko pracować. W jakiej formie sportowej jest Olek Ślęzar? Ostatni mecz miałeś okazję rozegrać na początku marca, potem rozgrywki trzeciej ligi storpedowała pandemia. To się okaże. No myślę, że ta forma jest wysoka, ponieważ no oprócz meczy, których się nie grało, tak naprawdę codziennie się trenowało. Nie oprócz, przypuśćmy, tej niedzieli, gdzie się spędzało czas z rodziną, tak naprawdę to nie było okresu wolnego. Cały czas trzeba było pracować nad sobą, myśleć, co będzie za te 3-2 miesiące, jeżeli to wszystko ucichnie troszeczkę i pójdzie tak naprawdę jak najdalej od nas i tak naprawdę cały czas się pracowało. Jakie cele stawiasz sobie w związku z powrotem do ŁKS-u? Cel jest tak naprawdę kilka. No, myślę, że pierwszy taki cel to jest wyjść i zagrać z przeplatanką na piersi w jak najbliższym meczu tak naprawdę ligowym, a te cele dalsze, jeżeli tylko będzie okazja, to na pewno ich powiem później. Jak zmienił się Łódzki Klub Sportowy przez te 3 lata na twojej nieobecności tutaj? Jeżeli chodzi o tą otoczkę, no to co się nie zmieniło, to tylko moim zdaniem kibice i liga, w jakiej teraz jest ŁKS, a tak to reszta, no to cała infrastruktura, która poszła do przodu, no to jest jedna z najlepszych baz moim zdaniem w Polsce. Niczego nie brakuje, wszystko jest. Do przygotowania motorycznego poprzez fizjoterapeutów, sztab szkoleniowy i zawodników. Nic, tylko wyjść, cieszyć się treningiem i rozwijać się. Kiedy pierwszy raz przychodziłeś do ŁKS-u, to był klub czwartoligowy. Teraz ŁKS znów jest w czwartej lidze, ale druga drużyna to chyba najlepszy dowód na to, jaki postęp wydarzył się tutaj przez te 36 miesięcy, odkąd odszedłeś. Tak, no nie ukrywałem, że odchodząc z ŁKS-u nie spodziewałem się, że tak w szybkim tempie zdołają awansować do ekstraklasy. Szkoda tego, no, jak to się potoczyło, tak naprawdę no, spadają do tej pierwszej ligi, aczkolwiek myślę, że to będzie szybki powrót i tak naprawdę tylko trzeba być cierpliwym i tak naprawdę cały czas wspierać drużynę
w sukcesie, który będzie chciała osiągnąć w najbliższym sezonie. A jeżeli chodzi o tę czwartą ligę rezerwy, no to tak jak mówisz, no, jeżeli drużyna awansuje, rozwija się, to potrzebna jest ta druga drużyna, żeby dalej się rozwijać, a poza tym, co za tym idzie, jest trzecia drużyna. Mając trzy drużyny seniorskie, no to sami musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak to naprawdę się rozwinęło na plus. Dużo znajomych twarzy spotkasz po tej rozłące? Na pewno tak. No, kilka osób jest w pierwszej drużynie. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy w drugiej drużynie, to znam już trenerów i wcześniej znałem. Tak samo działaczy w klubie. No, miło było spojrzeć z powrotem na te twarze, przywitać się, porozmawiać na kilka fajnych, ciekawych tematów i powspominać dobre czasy. Nic, teraz pisać kolejną historię. Ale nie zatrzymujemy w takim razie. Powodzenia, jak najwięcej udanych interwencji, jak najwięcej zwycięstw i jak najwięcej radosnych chwil znowu tutaj przy Alei Unii oraz przy ulicy Minerskiej. Dziękuję bardzo, również życzę samych pozytywnych chwil i do zobaczenia na boisku i na trybunach.